Wciąż niepokonany Rami Hamdan. Niestety wydaje mi się, że niekoniecznie w stylu, w jakim tego oczekiwałeś. No, twój trener był wściekły. Jakie są twoje emocje? No ja teraz świeżo tak po walce, co mogę powiedzieć? Mi się wydaje, że kontrolowałem sobie przebieg wydarzenia, mimo że miałem tam zapięte plecy. To z tych pleców cały czas miałem kontrolę, praktycznie odpoczywałem, nie chciałem się pompować. Też nie byłem, dużo wagi zbijałem, nie byłem, czułem, że nie odrobiłem tego glikogenu. Mhm. Do mięśni wypompowałem się dosyć w pierwszej rundzie tymi zapasami przy siatce. No i było widać już później to zmęczenie, nie było dynamiki, nie było tego, co powinno być. Mhm. Najważniejsze pytanie, czy ty zgadzasz się z decyzją sędziów, tak? Remis. No tak na świeżo po walce to się nie zgadzam, ale musiałbym zobaczyć sobie jeszcze raz powtórkę i tak na trzeźwo ocenić sytuację. Czy ktoś z tych sytuacji, tam właśnie próby poddania duszeniem, balachy, któraś z nich była jakaś groźna? Nie, jeśli chodzi o balachy, to podpuszczałem swojego przeciwnika, specjalnie oddawałem, żeby go z góry mógł uderzać ciosami motkowymi. No, jeśli chodzi o plecy, no to dałem sobie wpiąć, w sumie, no nie chciałem tego zrobić, ale no, wpiął się w plecy już później. No, nie miałem energii, żeby rozpinać to, prawda, dlatego. Mówisz, że to zbijanie właśnie popsuło ci szyki, przez to właśnie miałeś mniej energii. Czy w jakiś sposób właśnie nie mogłeś zrealizować swojego planu? On miał wyglądać inaczej? No, miałem się bić w stójce głównie, ale widziałem, że nie ma tej dynamiki, nie było tej szybkości. Mhm. No i próbowałem właśnie swoim bazowym stylem, czyli przy siatce zmęczyć przeciwnika i jakoś go tam skończyć, prawda? Jasne, taki powiedzmy ciężki temat, Dawid Kostecki, który bardzo tobie pomagał swego czasu w stójce, no teraz go nie ma. Powiedz, to w jakiś sposób, nie wiem, wpłynęło na twoją pewność siebie właśnie w stójce? Nie, myślę, że nie. Z Dawidem w sumie, no teraz nie mam, jak nie utrzymuję kontaktu, ponieważ jest na leczeniu. No i w sumie trenuję cały czas, tak jak trenowałem do tej pory. Wiadomo, że brakuje czasami takiej właśnie mobilizacji, bo Dawid potrafił zmobilizować i tak dobrze nastawić do tej walki, a teraz w sumie nie miał mnie nawet kto rozgrzać, bo trener był z Rafałem, także sam się rozgrzewałem, nie miał mnie kto zmotywować. No i tak się skończyło, jak się skończyło. Rozumiem, masz w takim razie, rozumiem, że zanim ochłoniesz, znaczy jak już ochłoniesz, to na pewno będziesz chciał szybko wrócić, masz już coś może w planach? No, w planach jeszcze nie mam nic, nie mam żadnego kontraktu z żadną organizacją. Także jak do 6 czerwca nie będę miał jakiejś walki, dopiero pewnie po wakacjach, bo 6 czerwca zaczynam Ramadan tak samo i wiadomo, będę musiał sobie zrobić tam miesiąc przerwy od treningów. W takim razie życzę udanego następnego pojedynku, zdrówka i dzięki, powodzenia. Jeszcze chciałem pozdrowić tutaj właśnie mojej narzeczonej, oczywiście, jej bratu. No i wszystkim, którzy mnie wspierają, rodzinie, trenerowi. No i to wszystko było. Dzięki. W takim razie życzę powodzenia. Dzięki.